W naszym życiu są zakamarki, do jakich nie lubimy zaglądać. Często nawet nie jesteśmy świadomi ich istnienia, tak głęboko je chowamy. Istnieją tematy dla nas bolesne, trudne, tematy tabu. Boimy się o nich rozmawiać, wywołują w nas strach, przerażenie, wstyd czy wyrzuty sumienia. Łatwiej jest nam zamieść je pod dywan. Miłość, śmierć. Partnerzy, zdrady, porzucenia, niechciane dzieci, te utracone, tajemnice, sekrety. Istnieją w nas przestrzenie tabu i właśnie tam pragnę wpuścić nieco światła, by zaczęły wychodzić z ukrycia naszej podświadomości. Odrzucić ciężar, ból, cierpienie, przetransformować w zrozumienie, ulgę i miłość. Zapraszam Was do Ogrodów Tabu. Agnieszka Tomczuk i jedność jest siłą. Jolanta Toporowicz, certyfikowana psychoterapeutka EAMS z 26-letnim doświadczeniem, założycielka i właścicielka Instytutu Rozwoju Osobistego Eufonia, a także współzałożycielka Polsko-Niemieckiej Fundacji Wingisa Jägera. Podstawą jej praktyki zawodowej jest oparte na wieloletnim doświadczeniu przekonanie, że wszystko, czego w życiu doświadczamy, służy nam do stawania się tym, kim w głębi samych siebie jesteśmy. Bardzo serdecznie Cię witam po raz kolejny. Bardzo się cieszę, że możemy podjąć taki dość trudny temat i faktycznie temat, który należy do tych tematów tabu, czyli temat śmierci. I bardzo Ci dziękuję za to, że poświęcasz czas i jesteś chętna, żeby na ten temat ze mną porozmawiać, bo dla mnie okazuje się, że jest on bardzo ważnym tematem i zgłębiam go od długiego czasu i cały czas gdzieś tam on w mojej przestrzeni umysłu jest i jest żywy, więc dlatego też stwierdziłam, że może warto by było go poruszyć z Tobą. Więc dziękuję Ci bardzo za to. Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy z przyjemnością. Podzielę się swoją opinią. To cieszę się bardzo. Na początek chciałabym się zapytać właściwie, czym dla Ciebie jest śmierć, co ona oznacza i właśnie z Twojej perspektywy, jak Ty to odczuwasz, dlaczego ten temat właśnie jest tematem tabu, dlaczego jest nam tak trudno w obliczu śmierci, gdy chodzi o nas, gdy chodzi o bliskie osoby, dlaczego jest to dla nas tak trudny temat? Myślę, że podobnie jak z trudnymi uczuciami czy z tym tematem tabu dotyczącym naszej ciemnej strony, kłopot czy trudność wynika z tego, że nie umiemy się z tym obchodzić. Nie ma żadnej edukacji na ten temat, właściwie nie rozmawia się, nie ma żadnego, myślę sobie, takiego punktu odniesienia, wobec którego możemy myśleć czy rozumieć śmierć. Oprócz religii, myślę, że różnych religii na całym świecie, śmierć jest też inaczej traktowana i zazwyczaj odnosimy się do śmierci rozumianej poprzez religię, poprzez światopogląd taki egzystencjalny. Mhm. Oprócz tego, z tego co mi wiadomo, temat śmierci jest tematem, który nie istnieje. Nie istnieje w rozmowach, w dociekaniu, w przyglądaniu się, w towarzyszeniu. Na przykład nie mamy takiego znakomitego, moim zdaniem, zwyczaju, żeby osobie, która umiera, po prostu towarzyszyć w tym procesie, żeby być. Myślę, że z tego powodu, że nie wiemy, jak to robić, że nie wiemy, co to jest, że się tego boimy, że jest to coś nieznanego i na pewno po śmierci nie mamy pojęcia, co się wydarzy, tak? Czy będziemy mieć jakąś formę istnienia, czy raczej nie.
Przypomina mi się, teraz mi się tak przypomniało takie zdanie, które wypowiedział ksiądz Kaczkowski. Nie wiem, Jolu, czy go znałaś. A on akurat chorował na nowotwór mózgu. I taki jego właściwie jeden z ostatnich wywiadów, kiedy reporter zadał mu pytanie. Mówi, dlatego że no, jesteś księdzem, więc tutaj wierzysz w Boga i jakby cała ta koncepcja raju i nieba i piekła i przekazywana. Więc jakby jak ty to czujesz? Co jest? I jeżeli się okaże, że to wszystko jest nieprawda, to co wtedy? I on tak fajnie powiedział, że to po prostu się okaże, że jesteśmy najwyższą formą białka. I to coś niesamowitego, czy nawet w książce to jego było napisane, ale faktycznie, no tak, w dużej mierze to, co powiedziałaś, że właśnie religia, jakby to, jakie my mamy na ten temat jakiś pomysł, prawda? Ja ostatnio i to towarzyszenie. Ostatnio oglądałam biografię Ram Dass i on w tej biografii opowiadał Becoming Nobody, czyli stając się nikim. I on w tym wywiadzie właśnie tam opowiedział, w tej biografii opowiedział o tym, że miał możliwość towarzyszyć właśnie wielu osobom w momencie śmierci. I on to nazwał dosłownie, ja jak tego słuchałam, to po prostu byłam zdumiona, bo on powiedział, że on był podekscytowany wręcz, jak wiedział, że spotka się znów z kolejną osobą, która jest, że tak powiem, już w tych ostatnich dniach i nawet cieszył się, że ma możliwość być w tej ostatniej chwili, dlatego że ma możliwość zetknąć się z najwyższą prawdą, świadkować najwyższej prawdzie. I to dla mnie było takie wow, to po prostu nigdy w życiu bym nie pomyślała w takich kategoriach, że to jest najwyższa prawda, że tak naprawdę, no tak, nikt z nas nie jest w stanie wtedy czegoś sobie tworzyć, być w jakiejś iluzji, wtedy jesteśmy po prostu w tu i teraz w pełni, myślę, tak, w tej takiej pełnej prawdzie. No właśnie, bo ja myślę, że warto rozróżnić myślenie o śmierci z doświadczaniem śmierci. Z doświadczeniem, czyli z przeżywaniem momentu, kiedy ktoś odchodzi, i z myśleniem o tym momencie. Ja myślę, że to są dwie różne rzeczywistości. Często my je mylimy i nie mamy możliwości, żeby rzeczywiście się do tego odnieść. No, może albo z jednego punktu odniesienia, albo z tej drugiej perspektywy, że czym innym jest myślenie, że to jest na przykład dla mnie zdanie, spotkanie z największą prawdą jest piękne samo w sobie, ale niedoświadczone, mogę powiedzieć, że nie mam pojęcia, o czym on mówi, tak? Nie mogę się do tego doświadczenia nijak odnieść. I dopiero w doświadczeniu, moim zdaniem, na przykład, jeżeli ktoś z naszych bliskich umiera, czy umierał, i mieliśmy to szczęście, żeby móc mu towarzyszyć, to w tym, z tej perspektywy, to doświadczanie tej prawdy jest zupełnie inną jakością. Jeżeli umiemy się rzeczywiście, jeżeli się nie boimy brać udziału w tym procesie. Tak, bo wydaje mi się, że kiedy myślimy, to my jesteśmy cały czas w jakiejś koncepcji tylko i wyłącznie, prawda? I to jest ta potężna różnica. A kiedy jesteśmy świadkiem, kiedy świadkujemy nawet właśnie w tej chwili, w tym momencie, czy w tym procesie, nawet kiedy towarzyszymy w tych nawet ostatnich dniach, może nie w tym danym momencie, kiedy już ta osoba odchodzi, no to tak, to wtedy jakby możemy się skonfrontować z emocjami, które się w nas pojawiają, prawda? No i właśnie tutaj podam przykład też taki, kiedy mój tato zachorował i był już bliski właśnie odejścia i pamiętam, kiedy poszłam do psychoterapeutki, która przy hospicjum tam właśnie przyjmowała i służyła swoją pomocą i ona właśnie zauważyła, że mi tak strasznie zależało, ponieważ ja nie chciałam pozwolić, żeby mój tato odszedł i cały czas miałam właśnie koncepcję w głowie, że po prostu coś musimy zrobić i coś trzeba zrobić i musi się coś dać zrobić z tym, że to nie może się tak skończyć. I ona wówczas mi zasugerowała, jakby tak zapytała się mnie, czy ja akceptuję i pozwalam jemu na odejście, bo może on już jest gotowy i on się pogodził z tym, że on odejdzie. Ale czy ja mu na to pozwalam, czy ja mam w sobie tą zgodę? I to było dla mnie coś, co po prostu jakby ktoś mi obuchem
w łeb, jak to się mówi. Taka mocna myśl, która spowodowała, że faktycznie ja zaczęłam myśleć, że no tak, ja nie mam totalnej zgody w sobie i nie patrzę się na niego, ja patrzę się tylko na siebie i na swoje odczucia i to mi dało do myślenia bardzo mocno. I właśnie chciałabym, żebyś może, Jolu, się odniosła, czy to właśnie zależy od tej perspektywy, w jaki sposób się patrzymy na śmierć? Czy to może być uzależnione od właśnie poziomu świadomości i właśnie z jakiego punktu w sobie patrzymy się na śmierć? Możemy patrzeć z punktu koncepcyjnego, czyli nie mając żadnego doświadczenia i żadnego też oswojenia z tematem, czyli nigdy się po prostu nad tym nie zastanawialiśmy, nie szukaliśmy, nie próbowaliśmy zrozumieć, czym jest śmierć, czy czym jest życie, to będziemy konceptualnie do tego podchodzić. Mhm. Konceptualnie i poprzez pryzmat swoich wyobrażeń na ten temat, a wyobrażenia kreujemy na skutek tego, co znamy, a to, co znamy, czy wokół czego budujemy nasz światopogląd, zależy od poziomu świadomości. Czyli wokół jakich aksjomatów, wokół jakich oczywistości uznajemy, że życie się toczy. Rozmawiając z tobą, cały czas słyszę, mówisz o śmierci ojca swojego i o swoich przeżyciach. Ja pozwolę sobie odnieść się do swojego doświadczenia. Mój ojciec umierał, jak ja byłam bardzo młodą osobą, nie miałam 30 lat jeszcze. I towarzyszyłam mu w tym umieraniu przez kilka tygodni. Nie byłam, myślę, że moja postawa, znaczy nie myślę, wiem, że moja postawa była podobna do twojej. Robiłam wszystko, żeby jakby się nie godziłam się z tym. Właściwie mogę powiedzieć, że działałam z automatu, bo żadnego innego wariantu nie znałam. I w momencie, kiedy mój ojciec umarł nie przy mnie, ale kiedy przyszłam do szpitala i okazało się, że nie żyje, zobaczyłam go, to uczucie, które powstało we mnie, było, powiedziałabym, jak nie z tego świata. Ponieważ ja poczułam takie zdumienie i taką lekkość, że patrząc na ciało mojego ojca, wiedziałam, że go tam nie ma. To brzmi może trochę tak jak dzieci, ale dokładnie to wrażenie towarzyszy mi przez kilkadziesiąt lat i jest czymś, co, co dla mnie jest śmiercią, czyli czymś, co jakby końcem formy, no? Formy, ciała jako formy. I to doświadczenie w mojej rodzinie, doświadczenie śmierci czy traktowanie umierania jako czegoś naturalnego było zawsze jakby wpisane w akceptację. Rodzina, babcia jedna czy druga, czy rodzeństwo mojej babci, jeżeli ktoś był już ze starości, tak odchodził, to rzeczywiście tam nie było sprzeciwu. Bo coś tak naturalnego, że jakby wpisanego w życie. Nikt się na tym nie zastanawia. Po prostu ta postawa była w ich doświadczeniu. Być może z tego powodu, że ich życie przypadało na początek XIX wieku, XX wieku. W związku z tym ta umieralność też była dużo, dużo większa i w związku z tym oswojenie się z doświadczeniem śmierci, które jest kompletnie czymś innym niż myślenie na ten temat. No, więc myślenie o tym, co ja myślę, tak, co ja uważam, że śmierć, czym śmierć jest, jest inną treścią niż doświadczenie tego aktu, tak bym to powiedziała. Zdumienie i lekkość. Niesamowite, bo ja pamiętam, że mój tato był w hospicjum 4 miesiące i tak naprawdę myśmy już wiedzieli, że to zmierza ku jakby końcowi.
I to było dla mnie to było niesamowite, bo jeszcze ten ostatnie 2 tygodnie, ja nawet dzień przed śmiercią mojego taty właściwie wyczułam to, że coś się zbliża, że ten moment się zbliża. I nawet zadzwoniłam do brata mojego taty i powiedziałam, że jeżeli chcesz zobaczyć tatę, to jakby przeczuwam, że dzisiaj jest ostatni moment. I on przyjechał i mój tato na następny dzień zmarł. Ja dostałam nad ranem telefon i to było dla mnie takim szokiem. I dla mnie to było takie dziwne, że mimo to, że ja już jakby czułam, wiedziałam, że gdzieś coś wewnętrznie mi przekazywało tą informację, jakaś intuicja mi podpowiadała, to umysł po prostu przeżył szok. Więc ja mogę powiedzieć, że dla mnie to był szok. Nie zdumienie, a szok. Ja byłam zszokowana, że to tak nagle nastąpiło, że to było w ogóle dla mnie... I tak sobie nawet myślałam niejednokrotnie, że przecież to nie było nagle. Dlaczego umysł tak reaguje? I to jest też właśnie dla mnie ciekawe, bo wiem, Jolu, że ty przepięknie łączysz poziomy świadomości właśnie z tych perspektyw poziomów świadomości. Czym jest śmierć właśnie, bo to może właśnie wynika też z tego, w jakim ja byłam wtedy stanie świadomości, że ja w taki sposób, taką miałam percepcję na to, tak? Na pewno ta moja reakcja niezgody, no to było oczywiście, że musi być po mojemu, czyli poziom egocentryczny, ale też jest wiele innych takich reakcji, zastanawiam się też właśnie, z jakiego one były punktu, z jakiego one były poziomu. Jakbyś mogła może, Jolu, przybliżyć, jak my możemy w ogóle zapatrywać się na śmierć. Zaraz się do tego odniosę, ale jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, co mówisz, że zobacz, w twoim doświadczeniu była świadomość, że ten moment nadchodzi. Ona się pojawiła poza twoimi koncepcjami na ten temat, za twoją zgodą, tak. Niezgodą. Tak. Odczułeś. A umysł jest, no, operujemy w obszarze własnej tożsamości umysłem. Czyli czymś, co jest płaskie. Jest płaskie, bo jest racjonalne, linearne, takie przyczynowo-skutkowe i zazwyczaj, jeżeli się tego nie nauczymy, ten sposób poznawania czy narracji, który sobie tworzymy, jest oderwany od doświadczenia. Zobacz, jak dzisiaj, gdybyś dzisiaj patrzyła na to swoje doświadczenie, gdybyś miała, mogła sobie pozwolić na to, żeby zintegrować to, co poczułaś, z tym, co na ten temat myślałaś. No, diametralnie inne. Zupełnie co innego. Tak, zupełnie co innego. Więc myślę sobie, że to jest sedno w ogóle rozwoju. Spójność między tym, co rozwoju świadomości, czy sięganie do świadomości. Spójność doświadczenia, zaufanie do tego doświadczenia. I potem przyglądanie się, jak to można nazwać, nie odwrotnie. Jeżeli robimy odwrotnie, to jesteśmy przywiązani do tożsamości. Tożsamość jest zawsze związana z polem świadomości, w którym funkcjonujemy. I w tym polu ma określoną jakość. Jeżeli funkcjonujemy w rozmytym poziomie świadomości, to mamy w sobie strach przed doświadczaniem bardzo silnych, negatywnych emocji, takich mrocznych, przerażających. To wchodzi w skład tego pola i jeżeli znajdziemy się w jego obszarze, w jego oddziaływaniu, czy nasza uroda, tak, czy nasze dziedzictwo osadzi nas w takim poziomie świadomości, to wtedy śmierć będzie śmiercią ego, tak? Wyobrażona śmierć, czy ta myślana, tak? Czy ta narracja na temat śmierci, którą przeżywamy. Nie przeżywamy samego aktu, tylko przeżywamy wyobrażenie na temat, czym ona jest. W rozmytym poziomie śmierć będzie piekłem. To się łączy z tym, ponieważ jest to projekcja naszego stanu ducha, a w rozmytym poziomie bardzo dużo jest mrocznych, ciężkich, takich no, trudnych emocji. I tutaj będziemy się, myślę, że tu na tym poziomie pogodzenie się, myślenie o tym, że można się ze śmiercią, można się na śmierć zgodzić,
jeszcze raz podkreślam, mówię o myśleniu na ten temat, a nie o doświadczeniu. Będzie przerażające i zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało. Jest to, na tym poziomie jest to najtrudniejsze. Inaczej jest, jeżeli na tym poziomie na przykład będzie nam towarzyszył ktoś, kto jest z tematem czy z doświadczeniem oswojony. I wtedy ta obecność tego kogoś może wpłynąć na to, że ta projekcja powstająca w człowieku na skutek tych wyobrażeń po prostu się rozpuści, się uspokoimy, czyli ten lęk nie będzie taki duży. Ale jeżeli osoba na tym poziomie świadomości jest sama, to myślę, że to jest, to może nawet zwariować. Ale Jolu, chcę dopytać. To będzie do momentu, kiedy ta osoba jest jakby przed tą chwilą, kiedy ktoś umiera, kiedy wciąż jakby jest w procesie umysłowym. Tak. Jakby cały czas rozmyśla na ten temat. Snuje sobie wizję, jak to będzie. To wówczas to wyzwala w niej te reakcje, o których mówiłaś. Natomiast w doświadczeniu, kiedy się to stanie, może być zupełnie inaczej. Może być, na pewno będzie czy ja inaczej, to dobrze jeżeli ta zrozumiałam? Śmierć będzie dotyczyła tej osoby. Natomiast jeżeli będzie dotyczyła kogoś bliskiego, to nie. Dlatego, że jeżeli funkcjonujemy w rozmytym poziomie świadomości, to nasza stabilność emocjonalna zależy od przynależności do zewnętrznych zasad, zewnętrznej rany, do określonych osób, do stałego porządku. Jeżeli ten stały porządek nam się zakłóca, a przez odejście bliskiej osoby właściwie się rozpada, to przeżycie tego aktu jest przerażające, bo to jest śmierć ego, czyli śmierć tożsamości, która na poziomie rozmytym jest zbudowana na zewnętrznych, no, na zewnętrznych okolicznościach, na przynależności, na idei, no głównie na przynależności, niezależnie od tego, czy to jest osoba, rodzina, czy to jest kościół, czy to jest jakaś idea, ideologia, to nie ma znaczenia. Natomiast rozpad tego stałego oparcia, dającego poczucie, że ja jestem, powoduje, że ego umiera, tak? To zewnętrznie zbudowane, a ponieważ wewnętrznego ego nie ma, więc jest to przeżywane jako akt nie do przyjęcia. Niesamowite, ale jak teraz o tym mówisz, to po prostu... To jest takie logiczne, że jakoś tak to czuję w ogóle, że nawet jak zaczęłaś wspominać właśnie o tym i jak zapytałaś się mnie o to, czy widzę tą różnicę, to nawet właśnie wyłapałam coś takiego, że faktycznie jakby ta intuicja, która mi podpowiadała wówczas to, co czułam, to jakby intuicyjnie ja już byłam przygotowana. Ja już jakby czułam, że to nadchodzi i jakby czułam zgodę, że to jest kolej rzeczy. Ale to umysł nie pozwalał, że jakby wyłapałam to teraz po prostu coś takiego, że no tak, to jest różnica diametralna. Zobacz, jak pięknie to jest. Złapałaś, że to jest doświadczenie samego aktu śmierci. Jest akt z tego poziomu doświadczenia jest stop, to jest absolutna akceptacja. Dopiero jak zaczynamy myśleć na ten temat, to powstaje dysharmonia. Myślę sobie, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby zacząć myśleć na bazie doświadczenia, czyli budować, czy przyglądać się, czy konstruować narrację w tym kierunku, a nie na odwrót, bo wtedy tworzymy rozszczepienie i nie radzimy sobie. No tak. A my we wszystkim w życiu tak robimy. Na odwrót, niestety. Taką mamy kulturę. Tak. Tak. To Jolu, egocentryczny poziom. Egocentryczny poziom to jest stan ducha, czy taki stan doświadczania świata, jako jedyną w taki sposób, że świat jest wokół mnie i dla mnie albo przeciwko mnie. Czyli ja jestem centrum rzeczywistości i ze względu na mnie coś się dzieje, albo ze względu na mnie coś się nie dzieje. I to ja zarządzam tym, co jest,
Albo też mogę nie umieć zarządzać, tak? I w tym tutaj kłopotem poziomu egocentrycznego, który tak naprawdę jest bardzo stabilnym, daje duży, duży poziom stabilizacji. Jeżeli ja wiem, kim jestem, czyli umiem siebie określać w jasny, taki niezależny też od różnych innych pomysłów sposób, jeżeli mam poczucie, że to ja wpływam na to, jak życie wygląda, jakie jest życie, tak? Jeżeli jestem sprawna, mam kompetencje, podejmę wysiłek, to wszystko mi się uda tak, jak ja chcę. I teraz wobec rzeczy, które, wobec obszarów życia, które są poza egocentryczne, czyli poza tą tożsamością, już na poziomie egocentrycznym zbudowaną w wyraźny taki sposób, są nie do zarejestrowania. Trochę tak, jakbyśmy mieli zasłonę na inne, na resztę wymiarów życia. I jeżeli to jest charakterystyczne, tak troszkę chaotycznie mówię, ale chcę powiedzieć o kilku rzeczach naraz, to może zacznę od jednej. W naszej kulturze, nasza kultura jest egocentryczna. Tak jest prowadzona narracja mediów czy sposobu życia, że udoskonalisz się, będziesz młody, będziesz tak sprawny, wszystko co, jeżeli się postarasz, to wszystko masz do osiągnięcia, wszystko jest możliwe, jeżeli tylko chcesz. I to, co jest możliwe, wynika z tego, co ty chcesz, co jest dla ciebie dobre. Więc ta perspektywa, że świat się składa nie tylko ze mnie, tak, ale też z innych ludzi równoważnych, ale też i z całego pola rzeczywistości, do którego z egocentryzmu nie mamy żadnego dostępu, powoduje, że śmierć jest unicestwieniem tej koncepcji, czyli unicestwieniem tożsamości. Że jak to? Zdrowo się odżywiałam, uprawiałam sport, tak? Nie? Dbałam o czyste powietrze, wszystko zrobiłam i chora jestem. Czyli mam i następuje zdziwienie. I to jest ten moment, w którym możemy, mówię, o chorobie jako czymś, co grozi śmiercią, na przykład. Odnosząc się nawet do bieżącej sytuacji. I teraz można powiedzieć, no jak to? To znaczy, że czegoś nie zrobiłam. Tak? Czyli na tym poziomie, żeby wyrwać się poza tą konstrukcję narracyjną, jest no, bardzo trudne, dlatego że to ta tożsamość jest bardzo stabilna i taka jednoznaczna. Ona jest jednoznaczna. Ja wiem, że jeżeli zrobię to, to będzie to. I nie poddaję tego przekonania w wątpliwość. W związku z tym, jeżeli nie mamy wytrenowanego, na tym poziomie egocentrycznym, jeżeli nie mamy wytrenowanego oswajania się też z jakimś rodzajem odczuwania czy z obecnością, że jest troszkę inaczej niż tylko to, co myślimy, to śmierć będzie katastrofą. Będzie czymś, z czym nie zgadzałaś się ty, tak? Z czym nie zgadzałam się ja przy okazji swojego doświadczenia. I miałaś to szczęście, że miałaś też dostęp do tego odczucia rzeczywistości poza intelektualną narracją i poza tym, z czym się identyfikowałaś, tak? Natomiast jeżeli tego nie mamy, no to jest to. To zrobimy wszystko, żeby żyć. I tu jest ta granica właśnie taka, że wszystko to znaczy bez zahamowań, nie? Bo to jest właściwie jedyna doświadczana w egocentryzmie, jedyną doświadczaną rzeczywistością jest ja. Ja, moje zasady, moja wizja świata, mój pomysł na to i moje sprawstwo, bo to ja tworzę rzeczywistość, nie? W takim rozumieniu. Na tym poziomie też może być dużo właśnie takich nieporozumień. To zresztą obserwuję troszeczkę patrząc na to, co się dzieje w mediach.
że my ulegamy złudzeniu, że my możemy sobie wymyślić, że wiemy, co to jest śmierć. I że możemy różnymi rytuałami ją odczynić, tak? Czy możemy spowodować, że jej nie będzie. Tymczasem myślę sobie, że sama istota śmierci jest wliczona w życie i codziennie coś umiera. To nie tylko w taki już spektakularny sposób, jak, że nasze życie się kończy, takie życie fizyczne, ale też no, pewne idee, pewne koncepcje, pewien porządek, tak? Pora roku, wszystko naprawdę jest, rodzi się i umiera, więc jest to coś, co jest częścią życia, a nie czymś przeciwstawnym do niego. Teraz tak sobie pomyślałam, przyszła mi taka myśl, że nasze dotychczasowe życie, które mieliśmy, umarło. Tak. Umarły kontakty międzyludzkie na żywo. Musimy nagrywać wywiad online, tak? Zamiast się spotkać i być jakby w tej aurze też, to jest coś, czego mi bardzo brakuje. I myślę sobie, że tak, że usłyszałam też taką fajną koncepcję no i Greg Braden, on powiedział tak bardzo fajnie, określił to, że my jesteśmy teraz w takiej globalnej żałobie. Właśnie Jeszcze nie. żałobie po naszym starym życiu. Jeszcze nie. No, może jeszcze tego nie czujemy, ale coś w tym jest, że tak, że widzimy, że coś się skończyło. Już coraz więcej osób zaczyna dostrzegać, że coś naprawdę się skończyło, coś umarło. Jakiś stary sposób funkcjonowania, czy jakby dawny sposób funkcjonowania, może nie stary, ale dawny. No i to jest ta próba, która została nam, że tak powiem, no dla naszego dobra, tak? Dla naszego dobra została nam w pewnym sensie narzucona, żebyśmy pozostali w domach, żebyśmy się właśnie izolowali i w ogóle, czy to jest też taka próba z poziomu egocentrycznego, żeby to zahamować, żeby jak najmniej było tych przypadków śmiertelnych, czyli taka właśnie próba manipulacji, żeby uciec od tego. Nie chcę się na ten temat wypowiadać, ponieważ ja nie znam faktów, z No jakiego właśnie. powodu akurat tego rodzaju pomysł na wirusa został wprowadzony na całym świecie. Natomiast myślę sobie, że to jest też coś, że to, co się dzieje, czy to, co się stało, to też jest fragment, który pokazuje nasz egocentryzm w traktowaniu rzeczywistości. Czyli my patrzymy na życie przez tunelowo, przez własny pryzmat. I wydaje nam się, że to, co widzimy, to jest wszystko. I my wierzymy w to, że to jest wszystko. Na egocentrycznym poziomie my w to wierzymy. I teraz, jeżeli to się rozpada, a rozpada się właściwie system, tak? Rozpada się system czy sposób myślenia o świecie. O życiu, o świecie, o mechanizmach, o wszystkim. To się rozpada i pokazuje się nowa rzeczywistość. I my z tej, czyli umiera. Pięknie to powiedziałeś, że to umarło. Jeszcze myślę, tego nie przyjmujemy do przeżycia. Jeszcze nie czas na żałobę, ale jesteśmy w trakcie integrowania tego. Co się dzieje? No Jeszcze nie tak, bo to wiemy, co się to jeszcze jest. dzieje. I ta rzeczywistość zawsze była. Tylko my, zapędzeni właśnie przez egocentryczną narrację, czy przez egocentryczną matrycę, tak, taką własną, patrząc na to, myśleliśmy, że to, co widzimy, jest wszystkim. Teraz nagle się okazało, że nie widzieliśmy wielu rzeczy, tak? Czy całych obszarów. Myślę, że w ogóle nie jesteśmy w stanie wszystkich zobaczyć, a one się odsłoniły. Więc śmierć, czy śmierć tego koncepcji życia, czy sposobu życia, śmierć egocentryzmu, można powiedzieć. Jest szansa na śmierć egocentryzmu i zobaczenie,
że to, co myślimy, jest wyłącznie tym, co myślimy. I jeżeli nie nauczymy się kontaktu z przeżywaniem czy z doświadczaniem, tak mówię o tym, o czym powiedziałaś przy okazji swojego doświadczenia, to nie będziemy przygotowani na to, bo znowu zawęzimy się patrząc przez jakiś pryzmat. Kiedy wchodzimy w przestrzeń poziomu dojrzałego, nie ma już pryzmatu, jest otwarcie na to, co będzie się działo, na doświadczenie, akceptacja tego, co przyjdzie, nawet jeżeli ja nie wiem, co przyjdzie. Czy ja to dobrze sobie tak wydedukowałam? Ja myślę, że to jest troszeczkę wyidealizowane. Wyidealizowane, czyli dalej koncepcja. Fajnie by było, nie? Nie ma. Myślę sobie, że dopóki żyjemy w normalnej ludzkiej formule, moim zdaniem nie ma takiej możliwości, żeby mieć totalnie wszystko w akceptujący sposób i żyć tylko reakcją, która płynie z serca, z doświadczenia na zmieniające się okoliczności. To jest po prostu niemożliwe. W trójwymiarowej przestrzeni naszego życia, fizycznej, mentalnej, społecznej, w każdej. Momentami możemy sięgać do tego doświadczenia i ważne, jeżeli mamy to doświadczenie już w dojrzałym poziomie, mamy tę możliwość takiego doświadczenia, że aha, no pomyliłam się, myślałam, że jest inaczej, o kurczę, tak? Przyjrzę się temu, co się dzieje. Czyli na tym poziomie ja mam... z całym szacunkiem do wszystkich uczuć, które się pojawiają, bo one są identyczne do pozostałych poziomów świadomości. Mają mniejsze nasilenie, czyli jest mniej takiego, nie wiem, zagubienia, więcej stabilności wewnętrznej, ale też się pojawiają te uczucia. Strach, niepewność, jakieś próba skontrolowania i tak dalej. To są odruchy naszej tożsamości, żeby wrócić do stabilności. Ale na tym poziomie, wracając do sedna, na tym poziomie będziemy ciekawi, co się dzieje. W odróżnieniu od egocentryzmu, który będzie walczył i trzymał się, żeby wrócić do tego, co było, to tutaj będziemy ciekawi, co się dzieje i będziemy chcieli się do tego, co się dzieje, jakoś odnieść. Czyli będziemy szukali punktu odniesienia, który pozwoli i nam złapać stabilizację, bo na poziomie tożsamości ta stabilizacja jest niezbędna. Niezbędna. Więc to, totalna akceptacja, to o czym powiedziałaś, to jest już w moim poczuciu obszar doświadczenia poza egocentryzmem. Są takie momenty i każdy w swoim życiu ma takie doświadczenie. Czyli faktycznie wybiegłam bardzo w przyszłość. Bardzo, bardzo ładnie. Wybiegłam bardzo w przyszłość. Ale właśnie, bo mówisz, że to jest takie obserwowanie, jakby doświadczanie i pytanie, czy tam jest działanie w tym? Czy też będzie działanie, że ja będę w jakiś sposób działać, żeby już zacząć odnajdywać się w jakiejś tam nowej rzeczywistości. Teraz już bardziej może mówię to w kontekście dzisiejszej sytuacji. Może, a nie w kontekście śmierci jakiejś bliskiej osoby, tylko może w kontekście takiej śmierci starej rzeczywistości, tej rzeczywistości, która była wcześniej. Gdzie jest nowa rzeczywistość, której nie znam. Nie wiem, jak to będzie, bo nikt z nas nie wie. Czy to w ogóle wróci do takiego kształtu, w jakiejś części, jak było wcześniej, nie wiemy, jak będzie w ogóle, no nie wiemy. Czy tam będzie działanie, czy to jest tylko obserwacja, tylko doświadczanie tego i właśnie nie wiem, jak to złapać, czy to jest, no właśnie, no bo czekanie też mi się wydaje takie nie, czekanie jest, takie bierne. Czekanie z biernością i czekanie... Przeczekiwanie i oczekiwanie, że coś się zmieni, czy ktoś, z nieba. Ktoś nam to zmieni, to jest poziom rozmyty. Poziom egocentryczny jest poziomem działania, czyli zaradzenia sytuacji z celem określonym jako to, że ja wiem, jak ma być. Okay. Poziom dojrzały jest poziomem przypatrywania się
No myślę, że na tej próby zrozumienia tego, co się dzieje, czyli przyglądania się różnym aspektom rzeczywistości, które się pokazały. Próba zrozumienia, czy ogarnięcia tego, o co chodzi, tak? Czy co to jest w szerszym kontekście, a nie tylko tym dotyczącym tego, że ja z domu nie mogę wyjść sobie swobodnie, tak? Czyli próba czyli nabywanie wiedzy, szukanie informacji, sprawdzanie, no trochę takie rozeznawanie się w nowej rzeczywistości. I jeżeli dzięki temu łapiemy w końcu jakiś punkt odniesienia własny na poziomie dojrzałym i z tego punktu odniesienia reagujemy, czyli działamy w adekwatny sposób, czyli w miarę własnych możliwości próbujemy zadziałać. Czyli to działanie nie jest ze starego, tak? Że aha, to ja muszę tylko szybko pozbierać się po staremu i żeby było tak, jak powinno być, tak? Wrócić do tego, co było na poziomie egocentrycznym. Na dojrzałym jest przyglądanie się czegoś nie widziałam. Aha, jest kompletnie nowa rzeczywistość, staram się ją zrozumieć i do niej odnosić. Jest troszkę inna jakość tego działania i ono na pewno nie jest działaniem w tym samym trybie, w którym miało to miejsce poprzednio. Bo już nie ma możliwości tak naprawdę. W dzisiejszych realiach wydaje mi się, że jeżeli patrząc na gospodarkę, no to jak, no nie ma możliwości nawet funkcjonować tak, jak było wcześniej, prawda? No bo takich warunków dzisiaj nie ma. To jest faktycznie. Musimy się tutaj, znaczy musimy w pewnym stopniu, fajnie by było obudzić w sobie kreatywność, kreatywne myślenie, działanie. No właśnie, gdyby się przyjrzeć temu, czym jest kreatywność. Co to jest wymyślić kreatywne rozwiązanie? Z jakiego Kreatywne, poziomu ono się dzieje? pierwsze słowo mi się pojawiło niestandardowe, nieoczywiste. Aha, nieznane, tak? Czyli już wykraczające, czyli pożegnanie znanego. I wyjście w coś nieznanego, tak? Czyli można powiedzieć poszerzenie świadomości, wyjście poza schemat, wyjście poza egocentryczną przestrzeń myślenia. Tak. Od razu się budzi energia Tak jest. Oczywiście, że. na sam ten temat. Kreatywność jest, zobacz, jest też połączeniem doświadczenia. Otwarcia, czyli kreatywność idzie z doświadczenia przez pomysł w realizację, a nie jak to się dzieje w egocentryzmie, że my najpierw próbujemy wymyślić, żeby potem to wdrożyć. Ja nawet odczuwam w ciele różnicę. Jak mówiłaś wcześniej, to czułam aż tak, że mi energia idzie do góry i się pojawia radość. A jak zaczęłaś mówić o tym, że zaczynam tworzyć i ten, to aż mnie normalnie ściskało. To jest No trochę tak to niesamowite, jest. że tak jak po prostu wchodzimy w skostniałe znów struktury. To jest tak, na takiej zasadzie. Ja to tak czuję w ciele. Jak się tak już wczułam w tej rozmowie, mocno jakoś tak staram się właśnie jakoś to faktycznie połączyć intelekt z tym doświadczaniem. Poszłyśmy, Jolu, w zupełnie inną stronę, Całkiem ponieważ powiedziałabym tak, otwartości. Zobacz, czym jest zupełnie śmierć. inny wywiad, tak, zupełnie inny wywiad, zupełnie inna rozmowa. Teraz mi przyszło, no, że śmierć jest początkiem czegoś nowego. Tak, śmierć jest szansą na No i nieznanego. przejście w inną przestrzeń. Nieznaną, więc dlatego taka trudna. Im węższe pole poziomu świadomości, tym trudniejsze jest porzucenie tego znanego.
Czyli im bardziej jest nam trudno, tym bardziej, ale to znów jest takie, może bardziej chciałabym teraz tak sobie zdiagnozować, bo chciałam powiedzieć tak, że im trudniej nam jest porzucić to, co stare, im trudniej nam jest właśnie przyjąć daną sytuację, która się dzieje, tym bardziej mamy zawężony poziom świadomości. No tak trochę bym to... Znów, żeby kogoś zakwalifikować. Jak ci jest trudno, to... Ja myślę sobie, że bardzo dobrze jest umieć to zakwalifikować. Nie po to, żeby ocenić i zrobić narrację i tabelkę, tylko po to, żeby umieć się obchodzić. Tak? Czyli żeby umieć mieć zrozumienie dla siebie, mieć zrozumienie dla innych ludzi, tak. Nie próbować ich, nie wiem, naprawiać na swój pomysł, czy wymagać, żeby byli, czy myśleli, czy odczuwali inaczej. Z mojej perspektywy patrząc, poziom świadomości, w którym żyjemy, ten dominujący, bo wszyscy żyjemy na wszystkich poziomach, w zależności od różnych kontekstów, jest naszym dziedzictwem. Czyli jeżeli nasze dziedzictwo jest ciężkie, to nie jest tylko dziedzictwo rodowe, ale no, z różnych przestrzeni się biorące, to my będziemy się bać śmierci z tego powodu, że śmierć jest odczuwana jak powrót do tego dziedzictwa, czyli na przykład do tych ciężkich energii, tak? Do beznadziei, do przerażenia, do bólu, do depresji, do poczucia beznadziejności, na przykład. Bo tam coś przerwało, Jolu, że śmierć jest odczuwana jak powrót do tego starego dziedzictwa, tak? Bo tam coś przerwało i takie było przyspieszenie. Czyli na każdym poziomie ta śmierć będzie rozumiana inaczej, bo jest doświadczana inaczej. Jeżeli nie uda nam się rzeczywiście dostroić do poziomu akceptacji, co nie zawsze jest po prostu możliwe, bo nie jest tak, że wszyscy mamy taki sam potencjał, ale zakładając, że jest taka wola, tak, czy jest taka intencja, żeby rzeczywiście spotkać się ze sobą z taką wewnętrzną prawdą, ja to nazywam wewnętrzną, Hawkins na przykład mówi o prawdzie jako takiej, jako czymś, co jest oczywistością poza nami, ale mamy do niej dostęp poprzez no, to, co czujemy, co przeczuwamy, co czujemy. Patrząc prosto, czy na skróty można powiedzieć intuicję, tak? Czyli mamy dostęp do prawdy, która się dzieje. I teraz ufając tej prawdzie, możemy iść za tym i dostrajać się do niej, dostosowując narrację, czyli to, co myślimy na ten temat, do tego, co się dzieje, a nie na odwrót. Im węższe pole świadomości, tym jest to proces trudniejszy. Im szerszy, tym prościej to zrobić. Ale no, myślę sobie, że warto. Warto dojść do tego momentu, w którym ty mówiłaś, czy warto dojść do tego momentu, w którym pojawia się kreatywność. Czyli zdolność elastycznego reagowania na zmieniające się okoliczności w zgodzie z tym, co przeczuwamy, tak? Co widzimy, co poznajemy. Mając otwarty umysł, mamy możliwość reagowania, która jest dużo szersza niż na tych węższych. Wiesz, ja myślę, że to jest bardzo trudne, dlatego że sama widzę po sobie, jak jestem targana przez różne emocje i pojawiają mi się różne oceny, bo na przykład, nie wiem, widzę u siebie teraz na przykład, w momencie, kiedy został wprowadzony nakaz noszenia maseczek, ja mam w sobie bunt, ja po prostu nie mogę chodzić w tej maseczce, ja nie mogę, mnie wszystko swędzi, po prostu mi się chce drapać całą buzię, jak ja mam tą maseczkę, po prostu jakby ciało normalnie mi się buntuje i pokazuje, nie będziesz nosić tej maseczki. Widzę, że nie jest to takie łatwe, ponieważ jakby jest tyle czynników jakichś zewnętrznych, które nas próbują... albo nawet, nie wiem, ocena kogoś, no po co ten ktoś jedzie w aucie w maseczce, przecież jest sam, nie trzeba w aucie i takie momenty jakiejś krytyki zachowań innych i w ogóle właśnie, że
a później chwilę, oddech i on ma prawo, może ma na tyle w sobie lęku, strachu, że po prostu cały czas chodzi w tej maseczce, bo się wtedy czuje bezpieczny. I to się fajnie mówi, ale w doświadczeniu to jest trudne. To jest trudne, bo się dużo pojawia tych różnych rzeczy. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Co to się pojawia? Czy to są właśnie te, o których wcześniej wspomniałaś, to, co nam przerwało? Te stare... Ty to tak określiłaś, nazwałaś. Ta historia, która jest za nami, która nam ciąży, że to gdzieś wybija, to dziedzictwo. Ono nam po prostu tutaj, że to wszystko gdzieś wychodzi, te jakieś stare doświadczenia, które są takie kolektywne i my to teraz w tej sytuacji odczuwamy? Kolektywne na pewno też i na pewno to, co się dzieje ogólnie, wszystko na nas wpływa i tak naprawdę nas ściąga, bo dominuje niski poziom energii, tak? Przykrość czy frustracja, lęk i tak dalej, więc myślę sobie, że nie da rady, żeby temu nie ulegać, ale pięknie to powiedziałaś, bo myślę sobie tak, że zobacz, jak to jest, że ty szukasz, tak, oceniasz, szukasz wyjścia z tego, żeby znaleźć, pomyślę, wiesz, swoim sposobem, tak, dedukcji, że szukasz wyjścia z tej sytuacji i w tym momencie może się pojawić kreatywność. Rzeczywistość mamy taką, że jest taki obowiązek, więc jeżeli się do tego nie dostosujesz, no to będziesz miała nieprzyjemności, ale nie musisz nosić takiej maseczki, na przykład, nie musisz nosić takiej maseczki, która ci sprawia przykrość. Nie? I tworzy się jakaś, tak, przynajmniej teoretycznie, możliwość kompromisu między tym starym, że zawsze mogłam sobie chodzić, jak mi się podobało, tak? No, byliśmy wolnymi obywatelami, przynajmniej tak nam się wydawało. Teraz został sprowadzony nakaz, jesteśmy pod presją i możemy znaleźć kreatywne rozwiązanie. I myślę, że tędy droga. Ale to, co nazywasz, to jest szukanie, niezgoda. Nie? Szukanie zaczyna się od niezgody. Kreacja, nie zgadzam, nie umiem, nie podoba mi się. Dlaczego? Cały to jest potrzebne do przejścia, do stworzenia nowego pomysłu. Tak, mój mąż się śmieje i mówi, ty to jesteś taka antysystemowa. Ale wiem, że skoro ja to czuję w sobie, ja nie chcę tego już tłumić. Ja nie chcę udawać, że ja się tak dostosuję i że tak będę, no okej, skoro tak ten, nie, ja to mówię na głos i się wściekam. To już nie ten czas, żeby to tłumić w sobie. Mam nadzieję. I też wiem, że jakby ze wszystkim, co przychodzi, warto się spotkać i skonfrontować. No. O, wow. No. Mocno ta sytuacja. Mhm. Bardzo piękne miejsce, zobacz, rozmawiamy o śmierci, która jakby wzbudza potrzebę kreacji, tak? Czyli kreowania czegoś nowego, czyli kreatywności, czyli elastyczności, czyli już poziomu dojrzałego, wyjścia poza wąski schemat, tak? Taki przewidywalny, czyli trzeba szukać czegoś, co jest rozwiązaniem na nową jakość życia, a nie upierać się, żeby było tak jak kiedyś. No pięknie, pięknie bardzo. Gratuluję ci energii życiowej. Dziękuję. To też jest w pewnym sensie z twoją pomocą. Za co bardzo dziękuję. Jolu, tak właśnie wspomniałaś wcześniej, że my jeszcze nie weszliśmy w ten stan żałoby. No i właśnie mnie to też złapało, jakoś tak mnie to pociągnęło a jak to będzie ta żałoba? Ja już bym sobie tutaj wyszła w przyszłość i porozkminiała, jak to się może przejawiać właśnie w nas, jakie mogą być tego skutki, że wejdziemy w ten stan. No, bo wydaje mi się, że to może stworzyć jakiś chaos. Ja nie wiem, czy w ogóle tutaj jest sens o tym rozmawiać, bo nie wiemy też, jak to będzie.
No, w jaki sposób może się to przejawiać? Myślę sobie tak, no, nie wiemy, jaka rzeczywistość jeszcze przed nami jest zasłonięta. Tak? Czyli nie wiemy, jakie będą skutki tego, co się w tej chwili dzieje. Na pewno wiemy, że będzie inaczej, bo już jest inaczej. Tak? Po tych 2 miesiącach mamy zupełnie ekonomiczną, społeczną sytuację absolutnie zmienioną, nie mówiąc o sytuacji politycznej, która tak naprawdę no, zmieniła system w naszym kraju. Prawda? To się dzieje na skalę, to jest globalna sytuacja. Wszędzie tak jest. Znaczy, z tego, co mi wiadomo, może nie wszędzie, ale no, w większości, przynajmniej media tak donoszą. W związku z tym nie znamy rzeczywistości. Żałoba jest możliwa, czy początek żałoby, czyli żegnania się, jest możliwy, jeżeli my uznamy, że to się skończyło. A na razie to jeszcze się nie skończyło, bo żyjemy w takim, przynajmniej w takiej bańce informacyjnej, moim zdaniem, która mówi nam, że no, trzeba przeczekać, tak? A jednocześnie obserwujemy, że działania czy ruchy za tym, tak, za tą fasadą, no, są jednoznaczne i takie dość zdecydowane. Więc na pewno prowadzi to do jakiejś zmiany, w ogóle zmiany, myślę, życia, jakości człowieka, czy być może wartości, być może jakiejś jakości na skalę światową, nie wiemy tego, nie? Bo nie chciałabym tylko się, bo jeżeli weźmiemy taki kontekst wyłącznie polityczno-gospodarczy, no to nie wygląda to interesująco, tak? Czy nie wygląda to optymistycznie, moim zdaniem. Ale myślę, że ten kontekst polityczno-gospodarczy jest jednym z kontekstów, w których ta zmiana się odbywa. I dzięki tym zmianom, na tym poziomie, którego doświadczamy tak naprawdę najbardziej w tej, no, ta zmiana się pojawi. I dopiero jak ona się pojawi, to będziemy wiedzieli, co się skończyło. Na razie nie wiemy tego. Żałoba jest możliwa w momencie przyjęcia do wiadomości, czy zintegrowania faktu, że coś umarło. Też taka integracja, ona może być uzależniona. Każdy z nas będzie reagował inaczej, prawda? Dokładnie. I znowu wrócę do tych poziomów świadomości, bo w zależności tak od potencjału do przeżywania, tak, będziemy mieli jakość tej żałoby no, inną. Czyli na rozmytym poziomie utrata znanego, zewnętrznego poczucia stabilności, zewnętrznego, czyli przynależności do określonego, przewidywalnego porządku, jest katastrofą. Z dużym prawdopodobieństwem może być dużo depresji, załamań nerwowych, takich rzeczywiście apatii, rezygnacji, takiej atmosfery, która nie widzi nadziei w tym polu rozmytym. W egocentryzmie pewno mogą być jakieś ruchy rewolucyjne, żeby przywrócić porządek, wiadomo, że dobry, tak? Więc myślę sobie, że się pojawią jakieś pomysły na nowy system, albo na walkę z tym, co jest, albo nie wiem, na zmianę. W Stanach Zjednoczonych już są protesty, także tam jest chyba większy, jakby tam jest więcej osób, które jakby w tej szerokości egocentrycznej, że tak powiem, świadomości się poruszają, tak myślę. Jest na pewno. I to jest to walka, niezgoda jest wyjściem. Tak? Jest wyjściem z czegoś, co umiera. Więc myślę sobie, że to jest też bardzo dobry ruch, bo tak naprawdę wszystkie poziomy są równoważne. Nie ma życia bez tego zróżnicowania. To my dzięki temu, że jest różnorodność, możemy się rozwijać. Nie byłoby takiej możliwości, gdybyśmy wszyscy byli wspaniali tak. I dryfo, czy poruszali się po
dojrzałym poziomie świadomości. Nie ma takiej możliwości. Nie mielibyśmy impulsu do tego, żeby zmieniać, żeby szukać, żeby się buntować, żeby szukać wyjścia z tych ram, które sobie tworzymy poprzez narrację, poprzez opowiadanie na temat tego, jak wygląda rzeczywistość. Teraz mi przyszło coś takiego, że to jest dobrze, że się pojawiają te oceny, ta krytyka, że tutaj ktoś w maseczkach jeździ w aucie, niedorzeczność i w ogóle ten... Dobrze, że to się pojawia, tak myślę sobie, dlatego że to właśnie we mnie powoduje też, że ja to zauważam, tylko że właśnie w momencie, kiedy to zauważamy, tak myślę. Tak, dokładnie. Wtedy mogę się do tego odnieść i mogę stwierdzić, że okej, ta osoba ma prawo tak postępować, ja mam prawo to czuć, i teraz okej, odnieść się do tego, co się dzieje, co się stało tak naprawdę. No i tak, i faktycznie, i wtedy następuje ten rozwój, ta kreatywność. Tak. Ale ty już, popatrz, ty już rozumiesz to w dojrzały sposób. Ty widzisz tę osobę jako kogoś odrębnego, kto ma takie równoważne prawo, żeby wybrać swoje tak, zachowanie, czy swój sposób obchodzenia się z tym, co się dzieje. Czyli to już jest dojrzały sposób, autorefleksja. Aha, okej, no dobra, nie przeciągnę wszystkich na swoją stronę, tak, żeby wszyscy myśleli tak jak ja, o szkoda. Chociaż szkoda. Szkoda, szkoda. Bo chciałabym, żeby wszyscy się też żałuję, właśnie akceptowali, właśnie przyjmowali siebie takim, jacy są. To ja bym bardzo chciała, żeby tak było. No, nie ukrywam. Ale pojawiło mi się też takie fajne pytanie właśnie, czy to jest jakimś punktem wyjścia do tego budzenia w sobie kreatywności, do tego, żeby właśnie, okej, to zauważaj, jakby staraj się zauważać, być takim czujnym w życiu codziennym i zauważać te swoje reakcje i nawet zacznij się zastanawiać, skąd we mnie ta reakcja, dlaczego ja tak reaguję, dlaczego na przykład nie akceptuję tej reakcji tej osoby albo postawy tej osoby. Bo tak szukam może jakiegoś takiego sposobu, żeby, czy może podpowiedzi nawet, może nie sposobu, tylko takiej podpowiedzi, w jaki sposób możemy sobie pomagać, żeby było nam łatwiej w tej sytuacji. Co możemy zrobić, żeby tą kreatywność w sobie budzić? Z mojej perspektywy takim najprostszym rozwiązaniem jest obranie takiej postawy, czy przyjęcie takiej postawy, która mówi: spróbuj zrozumieć, po pierwsze, że każdy człowiek ma swój potencjał i wokół tego potencjału się porusza. I jeżeli wokół takiego potencjału się porusza, to sam z siebie nie jest w stanie z niego wyjść najczęściej. I nie jest to jego wola, tak? W sensie wybór, mogę wyjść w akceptację, mówię o akceptacji przeżytej, a nie zaplanowanej intelektualnie. Czyli świadomość, że jesteśmy różni i że te różnice nie są przeciwko nikomu. Że one nie stanowią zagrożenia w tym, że ktoś jest inny i się na przykład bardzo boi i będzie agresywnie reagował, jeżeli ty tej maseczki nie założysz, bo w jego przestrzeni, w jego przeżyciu jesteś dla niego zagrożeniem. I to z tobą, czy z twoją intencją, czy z faktami nie ma nic wspólnego. Tak? Ale on ze swojej przestrzeni nie ma możliwości, żeby zareagować inaczej. I pamiętanie o tym, żeby zamiast chcieć, żeby było inaczej, próbować rozumieć, dlaczego tak się dzieje, z automatu, myślę, powinno troszkę nas rozluźnić wewnętrznie. Nie? Czyli dać takiej troszkę pokory i więcej serca do zmagań każdego człowieka na każdym poziomie świadomości. No bo faktycznie no różnimy się tymi reakcjami i dostrzegamy to nawet, nie wiem, stojąc, teraz już tych kolejek takich nie ma, ale nawet stojąc w kolejce, które były wcześniej do sklepu, żeby zrobić zakupy, no to też się widziało, było świadkiem różnych reakcji i faktycznie no wyzwala w nas to różne impulsy. Więc myślę, że niektórym osobom może to sprawiać jeszcze większy dyskomfort takiego funkcjonowania, odnalezienia się w tej, w tej, w
tej nowej rzeczywistości. Na pewno i myślę sobie, że bez tej wiedzy, że to rzeczywiście to, w jaki sposób ludzie reagują, nie zależy, to nie jest ich wybór. W większości, bo oczywiście są ludzie, że mogą wybrać, bo na przykład dzięki temu gdzieś tam się odreagują, tak? Ale to myślę, że są, że to jest w mniejszości. Większość tych reakcji, które są nieprzyjemne, agresywne, takie inwazyjne, czy no wręcz niszczące, bierze się z jedynego potencjału, jaki w tym człowieku istnieje. Jeżeli on się boi, zwierzęco się boi unicestwienia, to zniszczy wszystko dookoła, żeby przetrwać. W tym sensie, z całym szacunkiem do oceny tego, że to no, jest niebezpieczne, tak? Może być niebezpieczne dla otoczenia bezpośrednio, no, świadomość tego, że to nie zależy od jego wyboru, że on nie może inaczej, tak? Że to nie jest coś, co on sobie wybrał, bo mu tak wygodnie. I dopiero im więcej będzie ludzi świadomych, tym mniej też będzie eskalacji takich zachowań, dlatego że jeżeli my mamy w sobie spokój, no mówię na tyle, na ile on jest możliwy, czyli jeżeli umiemy sięgnąć do tego zrozumienia, to stwarzamy, to siebie rozluźniamy. Siebie rozluźniając w przeżyciu, tworzymy atmosferę, gdzie to napięcie też się obniża. I myślę, że tylko doraźnie w tych różnych sytuacjach to jest jedyny sposób na to, żeby się jakoś tutaj w tym znaleźć w konstruktywny sposób. Bardzo logicznie to brzmi. Bardzo logicznie. A jeszcze mi się teraz takie pojawiło taka myśl, takie pytanie. Dlatego, że każdy z nas ma jakiś taki osobisty pomysł na to, co jest po śmierci. Ja jestem bardzo ciekawa, Jolu, jaki jest twój osobisty pomysł? Czy masz jakiś pomysł? Czy faktycznie jakby starasz się odsuwać te koncepcje umysłu? Jak to jest w twoim przypadku właśnie? Jakie jest wyobrażenie tego, co będzie tam po drugiej stronie? Mogę powiedzieć tak, ja mam trochę takiego doświadczenia z innymi wymiarami, tak to można nazwać, może takiego bezpośredniego i to mi towarzyszy od początku. To jest niezależne jakby od mojego treningu czy pracy nad sobą. I mój pomysł w związku z tym jest taki, że ilość czasoprzestrzeni, tak? Że czasoprzestrzenie są ze sobą równoległe. To znaczy, że wszystko się dzieje w tej chwili i to, do czego my mamy dostęp, jest związane z tym, na ile mamy receptory na to otwarte, a na ile zablokowane. Z takiego fizjologicznego punktu widzenia wiemy, że nie wykorzystujemy w pełni możliwości swojego mózgu i wiemy, że on w części jest po prostu nieczynny. Nieczynny, no mówię tak, że nieładnie. Czyli jakby potraktować nasze możliwości poznania poprzez to, co mamy włączone do tej percepcji, a co jest wyłączone, tak jak z określoną częstotliwością fal, których nie rejestrujemy, tak? Jak i to zarówno w każdej materii. Więc myślę sobie, że jest to wielorakość, tak? Czy jest to taki wymiar, którego ja sobie nie umiem wyobrazić. Mam czasem dostęp do różnych wrażeń, czy do różnych, można powiedzieć, momentów historii, czy jakichś informacji na temat historii, na przykład mojej rodziny już nieżyjącej. I to otwiera jakąś nową przestrzeń. Ale to jest wszystko, co mam w doświadczeniu, a koncepcji nie posiadam. Czyli nie umiem. Mogłabym sobie tworzyć i jak byłam młodsza, to miałam je wyraziste. Tak? W tej chwili się cieszę tym, że nie wiem, bo myślę, żebym się przywiązała do jakiejś, do którejś z nich, która by mi wydawała się atrakcyjna. A nie chciałabym tego robić teraz. Ale powiem ci,
A, dużo koncepcji. Aczkolwiek to, co teraz mówisz, odczuwam to tak właśnie, jakby odczuwam w tym ogromną lekkość i taki wewnętrzny, taki spokój, że tak, że to jest jakby, że sama wiem, że niejednokrotnie, jak się przywiązywałam do jakiejś koncepcji i sobie wyobrażałam coś, to mi tylko szkodziło. I to się tyczy po prostu życia. Więc myślę sobie, że faktycznie takie podejście, które ty tutaj właśnie, o którym opowiedziałaś, twoim, jakby coraz bliższe mi się staje, bo też nawet czytając książki Hawkinsa i jego też pogląd na śmierć, jest też takim właśnie otwarciem na coś, co jest nieznane i my nie wiemy. I tak naprawdę zamykanie się w jakichś definicjach jest jakimś tak, jest jakimś przywiązywaniem się do czegoś. Że my później, nie wiem jak to nawet nazwać dobrze, takim oczekiwaniem. Wejdę ci w zdanie. Zamykanie się jest zamykaniem receptorów na to, co jest. Czyli my wtedy nie zobaczymy, nie mamy szansy zobaczyć tego, co się w tej koncepcji nie mieści. Więc myślę, że to przywiązanie jest właśnie... w tym sensie szkodliwe, że nie widzimy całego obszaru, który się dzieje, który jest żywy, aktywny i który na nas oddziałuje, a my przywiązani do tej koncepcji widzimy tylko ten malutki fragmencik. Tak, bo to jest dokładnie tak samo, jeżeli podam tutaj taką analogię, żeby też wyłapać to, czy to też dobrze ja odczuwam tak wewnętrznie, że jeżeli ja jestem na przykład wiary katolickiej i wierzę w to tak bardzo i wszystkich przekonuję i w ogóle i nie widzę nic poza tym, spotykam się z osobą, która na przykład mieszka w Indiach i ona mi mówi o reinkarnacji i ja sobie myślę, Boże, co to w ogóle ten... Ja sama na przykład w momencie, kiedy zaczęłam się otwierać, mówię, okej, ja urodziłam się w takiej kulturze, w takiej religii, gdzie jest takie wyznanie religijne, takie wierzenia, ale właśnie większa część populacji nawet, bo biorąc pod uwagę liczby, no to ich jest więcej, osób, które wierzą w reinkarnację i myślę sobie, wow, w tym też coś może być. I myślę sobie, że faktycznie jak ja się zamykam tylko na ten mój pogląd, no to ja jestem ograniczona. Tak, no nie mam innego słowa, które by mi pasowało. Natomiast piękne jest i faktycznie jak ja zaczęłam się otwierać na różne koncepcje, to jest dla mnie takie wow, ile tego jest, ile jest tych różnych możliwości. I jak zaczęłam tego smakować, to myślę sobie, że ja już nie chcę przywiązywać się tylko do jednej koncepcji, tylko wolę być w tym otwarciu, co przyjdzie, kolejne i kolejne, żeby mi się otwierały kolejne jakieś... rzeczywistości, nie wiem, możliwości. Nie wiem, czy ja to tak dobrze rozumiem, czy ja to tak dobrze czuję. Tak? Pięknie, pięknie rozumiesz, pięknie czujesz. Ja bym tylko dodała do tego jeszcze jeden element, że to przywiązywanie się na poziomie, jeżeli funkcjonujemy na poziomie rozmytym, to jest jedyna forma poczucia bezpieczeństwa. Nie ma możliwości z tej przestrzeni otworzyć się na cokolwiek innego, na otwartość i na niewiadomą. To powoduje absolutną destabilizację i może zrobić dużo więcej krzywdy niż to przywiązanie. Że ten proces wychodzenia w troszkę szerszą przestrzeń musi być, że tak powiem, osobiście podjęty. Tak? Musi się tam pojawić potencjał do tego. Więc dla ciebie otwartość na tę różnorodność jest rozwijająca, bo masz na tyle stabilną wewnętrzną, tak, poczucie tożsamości, że się otwierasz z ciekawością, tak, masz się na czym oprzeć, takim troszkę niezależnym od tych różnych zewnętrznych różnorodności, tak. Więc myślę sobie, że warto też na to zwrócić uwagę, że nie każdy człowiek to potrafi, bo nie każdy ma potencjał do tego. Jest jeszcze jeden element, który myślę sobie warto, o którym warto powiedzieć w tej naszej rozmowie, że my otwierając się na te rzeczy, które są ciekawe i które nas wzbogacają w taki, powiedziałabym, przyjemno-radosny sposób, jest cały obszar
Otwierając się, otwieramy się na wszystko. Więc otwieramy się również na tą ciemną stronę życia. Że to otwarcie nie jest tylko miłym widokiem, tak? Nie kończy się tylko miłym widokiem, że widzimy wtedy wszystko. I dopiero zaakceptowanie tego wszystkiego pozwala nam znowu wyjść troszeczkę szerzej. Także to po drodze nie zawsze jest miło. No tak, zgadzam się. I też od razu mi się nasunęło takie moje gdzieś tam doświadczenie, że faktycznie im bardziej się otwieram, tym bardziej dostrzegam też, bo na przykład ja mam jakieś swoje pojęcie, nie wiem, uczciwości i dla mnie takie zachowania są uczciwe. Dla kogoś pojęcie uczciwości będzie zupełnie inne. I ja, i nie wiem, właśnie trochę tak straciłam ten wątek, bo tu chodzi też o to, żeby właśnie spojrzeć i zrozumieć właśnie to, że uczciwość to jest pojęcie względne, tak naprawdę. To jest koncept. Tak. Koncept, no, który nas stabilizuje. Czyli daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli ja jestem uczciwa, to siłą rzeczy na egocentrycznym poziomie założę, że wszyscy też tacy mogą być. Powinni być, że to jest norma dla wszystkich. Tak. I właśnie ja mam takie wrażenie, że im bardziej zaczęłam otwierać się właśnie na te różne koncepcje, to właśnie życie stawia przede mną coraz więcej takich sytuacji, w których ja właśnie te wszystkie definicje po kolei po prostu rozbrajam. Uczciwości, sprawiedliwości po prostu. I prawdy, w ogóle moja dyskusja na temat prawdy z moim mężem, po prostu to było coś niesamowitego. Nie ma prawdy. Nie ma jednej prawdy. Mówię, no nie ma jednej prawdy. Każdy ma swoją. To jest, no faktycznie, że to jest, no tak, że to jest powiązane. No pięknie to powiedziałaś. Tak, teraz to fajnie to tak poczułam. I z drugiej strony też myślę sobie, że na początku, jak ja zaczynałam dostrzegać te pewne rzeczy, zaczęłam się otwierać, a widziałam, że ktoś nie jest otwarty, to ja wręcz na siłę chciałam tej osobie uszczęśliwić ją bez takiego szacunku do tego, że to może nie być dla niej odpowiedni czas, że może ona nie ma po prostu na to ochoty, że to nie jest jej droga, jej kierunek. No, może być setki powodów. A ja starałam się tak właśnie egocentrycznie pokazać jej, ale tak, to zobaczysz, to jest lepiej. Ty nie musisz tylko w to wierzyć. Otwórz się na wszystko inne. No to też, no. Wszyscy mamy za sobą ten etap. Och, więc teraz jestem w tym miejscu, gdzie widzę i patrzę z życzliwością na te drugie osoby i z poczuciem, że one mają prawo do tego, żeby czuć inaczej i widzieć inaczej, ale to tak nie było zawsze. Oj, grubo nie było. Też nie mogę się pochwalić. Też mogę się pochwalić, że u mnie też tak nie było. To cudownie, że to mówisz, Jola. To cudownie, że to mówisz. Ojej, wow. Patrzę, godzina 18. Wow, jak ten czas poleciał. Poleciał. I mam tylko po prostu takie poczucie, że tyle było tematów tu, o, napisanych, które przy tym pierwszej próbie nagrania podjęłam, ale myślę sobie, że faktycznie jesteśmy w jakimś innym miejscu, tak, jakaś inna przestrzeń i to, co miało gdzieś wypłynąć, ten temat miał właśnie w takiej formie się pojawić i to też jest dla mnie lekcja i nauka, że otwórz się na to, co przychodzi. Jeszcze na początku widziałam siebie, że ja próbowałam tak to po staremu, żeby to płynęło, ale w pewnym momencie pomyślałam, nie, przecież to pytanie we mnie jest takie mocne, że ja muszę je zadać. I trudno, i poszło to w inną stronę i teraz widzę, że wow, że super, dziękuję Ci bardzo, Jolu, za to, że to właśnie poszło zupełnie w innym kierunku. Super. Tak. Wszystko jest żywe. Życie jest cały czas żywe. Tak? Tak. Jak to potwierdza, że nie da rady wejść drugi raz do tej samej rzeki. Da rady, ale to już nie będzie ta sama woda, tak? No tak, no tak, tak, tak. No do tej samej rzeki tak, ale woda płynie. Tak, woda płynie.
Cudownie. Jejku, jak ja Ci dziękuję i dziękuję Ci za tą Twoją odpowiedź na Twój pogląd na temat śmierci, Twój osobisty. No, piękne to jest i też takie poszerzające. Cieszę się. Cudownie. Cieszę się bardzo i również Ci dziękuję za... No, dziękuję Ci bardzo, Jolu. Za to, że się angażujesz w penetrowanie tych tematów. Zresztą myślę sobie jednym z najważniejszych. Te wszystkie, które są odsunięte na bok, jakby takie nieważne, unieważnione i jakby ich nie było. Gratuluję Ci pomysłu jeszcze raz. I... Właśnie mam jeszcze jeden temat, który będę chciała też z Tobą poruszyć. To jest ten właśnie temat właśnie myśli, temat umysłu, temat tego właśnie... Z jednej strony, jak my nie doceniamy umysłu, a z drugiej strony, jak na nim bardzo mocno się uwieszamy i polegamy i wierzymy mu. To jest też oj, bardzo, bardzo, bardzo żywy, tak, bardzo żywy we mnie temat. Bardzo chętnie, bo też jest mi bliski. Tak, tak. Także robimy taką zapowiedź kolejnej rozmowy. Jolu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że jej wartość jest bardzo, bardzo duża, w moim odczuciu ogromna. Okay. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za Twój czas i za piękną rozmowę. Dziękuję Ci, Agnieszko.